Cześć, jestem Alicja. Chodzę do klasy czwartej. Lubię wychodzić na dwór i słuchać wszystkiego wkoło. Osy latają, drzewa szumią wysoko nad moją głową. Albo jak konik polny, szybko i zwinnie porusza się między wysokimi stiblami trawy. Sprawia mi to ogromną przyjemność, kiedy mogę spacerować i obserwować te wszystkie wspaniałe rzeczy, które są takie normalne, codzienne, których nikt inny nie zauważa. Nie lubię... O tym trudniej się mówi. Czego nie lubię? Nie lubię, gdy jest głośno. Wtedy się szybko rozpraszam. Jest mi ciężko się skupić. Mieszkam w dosyć dużym domu, mam swój pokój. Mama zawsze mi kupuje takiego pączka z dziurką. Są pyszne. Taty często nie ma, ale zawsze rano zawozi mnie do szkoły. Mam siostrę i brata. Siostra daje mi się pobawić swoimi lalkami. Są śliczne, a brat trochę mnie denerwuje. Jak to brat, dużo płacze. W szkole śmieją się ze mnie. Dlaczego? Ciężko mi o tym mówić. To nie jest wcale takie oczywiste do wyjaśnienia. Mój dotyk, czucie są, jak to mówią, zaburzone. Mokra gąbka, kreda. Nie mam mowy, żebym się ze swobodą, jak inni uczniowie, nimi posługiwała. Nie lubię ścisku na korytarzach. Biegnie, popycha, dotyka, szturcha. Tak każdy. To nieprzyjemne. Denerwuję się wtedy. Taka jestem, inna nie będę. Akceptacja i zrozumienie są dla mnie ważne. Rodzina wkłada dużo wysiłku w terapię, żebym była jak inni. Ale czy chcę? Jestem Piotrek, po prostu Piotrek. W szkole nie mam wielu kolegów, nie wszyscy mogą mnie zrozumieć. Jestem według niektórych dziwny. Spotkasz mnie zazwyczaj samego. Mam zawsze coś do zrobienia. Nie nudzę się. Wkoło jest tyle ciekawych rzeczy do obserwowania. W ogródku i na podwórku znajdę dla siebie coś zawsze. W jednym drzewie mieszkają osy. Pięknie śpiewają po swojemu. O, czekajcie! Tak, wiedziałam, że to był kombajn sąsiada mojej babci. Charakterystycznie jedzie. Silnik stuka na dwa, jakby ktoś komponował i wystukiwał rytm. Tuk, 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 tuk. Co jeszcze lubię? Wiele rzeczy, ale wolę być sam. Inni nie rozumieją. Zwróciłeś uwagę, jak piękny jest świat, który cię otacza? Obserwowałeś życie, które się toczy wokół nas? Wszędzie, w polu kukurydzy, w lesie, w trawie, w ziemi. W zwykłych rzeczach jest wiele niesamowitych, nieprawdaż? Mam na imię Gaja, mam 14 lat, jestem miła. Lubię szkołę, już trochę czasu tu jestem, wszystkich znam. Panie dbające o porządek, moją panią wychowawczynię, jest miła, cierpliwa. Panią dyrektor i panią w sekretariacie. Ja znam ich, oni mnie, tak jest dobrze. Jest bezpiecznie. Widzę dużo rzeczy, wkoło mnie dzieje się dużo. Bardzo dużo. Deszcz, wiatr, owady. Ty nie widzisz pszczoły, ja już ją słyszę. Mama nazywa to nadwrażliwość słuchowa. Lubię, jak ptaki śpiewają. Spacerują po lesie i słucham. Słucham ciszy ptaków. Nie biorę udziału w apelach. Za dużo. Za dużo tam wszystkiego. Dużo dzieci, głośna muzyka. Nie wiem, co się wydarzy, nie czuję się wtedy bezpiecznie.
śmieją się, robią żarty, pokazują palcem. Wtedy wszyscy patrzą na mnie. Chcę się schować, ukryć w cichym miejscu, gdzie będzie mi dobrze, gdzie uspokoją się i wszystko wróci do porządku. Cześć, jestem Marek. Chodzę do klasy szóstej. Mieszkam z mamą, tatą i dwiema siostrami. Nie lubię mówić o sobie. To trudne. Nie lubię też, jak inni mówią o mnie. Czuję się wtedy inny. Ale powiem trochę, parę zdań. Bardzo lubię klocki. Lubię je układać, segregować, porządkować. Według kolorów, kształtów, wielkości są różne sposoby. Woda. Szum wody mnie bardzo uspokaja. Nie chodzi o wodę z kranu, deszcz. To jest coś, co lubię. Kropelki odbijają się od szyby, tworzą rysunki, zagadki, rebusy. Wiele wtedy potrafią zobaczyć. Inni tego nie widzą. Nie lubię hałasu, dokładniej mówiąc o szkolnych uroczystościach. To dużo, za dużo dla mnie. Hałas, muzyka dla dużo uczniów, którzy rozmawiają ze sobą. Szum, robi się ogromny szum. Złości mnie na przykład, kiedy coś mnie zaskakuje. Nie jest, jak powinno być. Nie jest taki, jak zawsze. Tracę wtedy pewność siebie. Krzyczę, uciekam. Inni patrzą, gadają, szeptają o mnie. Kiedyś słyszałem na korytarzu, jak mówił dziwak. Nie umiem się zachować. Outsider. Tego ostatnio nie zrozumiem najbardziej. Jestem Marek. Jestem miły, sympatyczny i koleżeński. Jestem inny. Zrozum to.